Witajcie w części szóstej. W tej części pokażę Wam, jak powinna być prawidłowo zbudowana ścianka kolankowa. Najpierw pokażę Wam, na czym powinna być taka ścianka kolankowa zbudowana. Na poprzednim filmie pokazałem Wam, jak zrobić strop. Strop mam wykonany, który został oczywiście pokryty w tym momencie płytą OSB. OSB o grubości 22 mm. Naturalnie spina ona wszystkie belki stropowe ze sobą. Rozróżniamy teraz dwa rodzaje ścianki kolankowej. Jest to konstrukcja balonowa albo konstrukcja platformowa. U mnie będzie wykonana, jest już wykonana konstrukcja platformowa. Konstrukcja balonowa to taka, w której słupki sięgają na całą wysokość ściany, łącznie ze ścianką kolankową. Następnie robi się specjalne wcinki tutaj w tych kantówkach i daje się belkę poprzeczną, na której później oparte są belki stropowe. Moja konstrukcja wygląda zupełnie inaczej. Jest to konstrukcja platformowa, czyli pierwsze słupki są to słupki ścian parteru, następnie zbudowany na tym jest strop, a na stropie następnie zbudowana jest ścianka kolankowa. Idziemy na górę. Tak dokładnie wygląda ścianka kolankowa o konstrukcji platformowej. Tak naprawdę te ściany, które tutaj wybudowałem, w żadnym wypadku nie różnią się od ścian parteru. Dlaczego? Dlatego, że jak widać, mamy kantówkę, która jest przykręcona odpowiednio do stropu, następnie belki poprzeczne, belka górna i oczep. Oczep, na którym już w tym momencie będzie budowana konstrukcja dachu. Wysokość mojej ścianki kolankowej to 80 cm. Tak naprawdę w zupełności mi to wystarczy. Budujemy z tych samych kantówek, co budowaliśmy ściany parteru, czyli 14,5 cm szerokości i wysokości 4,5. I tak naprawdę, jeżeli zrobiliście już sami ściany parteru, to w żadnym wypadku nie będzie trudności, aby zbudować ścianki kolankowej. Jeszcze pokażę Wam, jak powinien być zbudowany prawidłowo narożnik takiej ścianki kolankowej. Tak samo budujemy ścianki parteru. Jak widzicie, oczywiście mamy dolną kantówkę boczną, która jest przyczepiona, przykręcona do ścianki zewnętrznej, tej tylnej. Ale tu, jak widać, pojawiła się jeszcze jedna kantówka. Kantówka, która ma za zadanie wzmocnić nam sam narożnik, ale po drugie, jeżeli będziemy już wykańczać budynek od środka, to tutaj nie będzie problemu, aby zamontować płytę albo OSB, albo GK, ale w tym momencie, gdybyśmy chcieli zamontować bez tej dodatkowej kantówki płytę OSB bądź GK, no to w tym miejscu ona by wisiała, nie byłoby do czego jej przyczepić. Dlatego stosujemy taką kantówkę dokładnie tej samej wysokości, 80 cm, tak jak Wam powiedziałem wcześniej. Wkładamy ją w to miejsce, przekręcamy i później w trakcie wykańczania samego budynku nie będzie problemu, aby taką płytę tutaj przykręcić, po prostu. Warto również pamiętać o prawidłowym przykręceniu oczepu. Oczep to jest bardzo ważna konstrukcja całego budynku szkieletowego. Dlatego, że jeżeli mamy już tutaj w tym miejscu zbudowaną ścianę, ściana, która łączy się z tą zewnętrzną, wszystko idzie tak naprawdę na przemian. Czyli tę ścianę łączymy z tą również za pomocą oczepu. To jest bardzo ważna, istotna rzecz, tak żeby nam po prostu ta ściana się nie rozjechała w momencie, kiedy będziemy na nią montować krokwie. I to wszystko. Myślę, że film jest zrozumiały. Zapraszam na bloga kanadyjczyk.eu.